Wyprażny dla gości. Kameruje się, studio przedmeczowe, Lucy Zapał. Dzień dobry, kłaniam się w niedzielne, słoneczne, sierpniowe popołudnie z Wólki Kozodawskiej, z obiektu, jeszcze sprzed obiektu Sparty Jazgarzew, na którym dzisiaj zostanie już za nieco ponad 15 minut zostanie rozegrany mecz pierwszej kolejki warszawskiej A-klasy w grupie trzeciej. Mecz dwóch drużyn rezerwowych. Gospodarzy to Perła 2 Złotokłos, a goście to Drukarz 2 Warszawa. To ta para wygrała głosowanie na Facebooku Lucy Zapał na to, na jaki mecz pojechać. Tam była bardzo, bardzo zacięta walka między tą parą a parą walka Kosów UKS Tarczyn. Chociaż jeden człowiek z Tarczyna napisał mi tam kilka godzin przed końcem głosowania, że dałem Tarczynowi takiego rywala, z którym oni nie mają szans wygrać, bo to jest największy, Perła jest największym rywalem UKS-u. No ale Tarczynowi życzę powodzenia w innych głosowaniach. Obie drużyny, które dzisiaj tutaj zagrają, są beniaminkami. Zarówno Perła, jak i druga Perła, jak i drugi Drukarz awansowały w ubiegłym, tym krótkim sezonie z B-klasy do A-klasy. Także zobaczymy, jak sobie poradzą na tym poziomie nieco wyższym. Tutaj w Wólce Kozodawskiej na obiekcie Sparty Jazgarzew byłem już w ubiegłym roku we wrześniu na meczu w miejscowej Sparty z Rysiem Laski, zdaje się. To był mecz. A na Perle 2 Złotokłos też kiedyś byłem, ale to była prehistoria, już tylko 4 lata temu. Dziś może jak odgrzebię skrót z tego meczu, to go tam wrzucę na górę. W każdym razie no dzisiaj jest mecz beniaminków, pierwsza kolejka klasy, więc ciężko coś wytypować, więc postawię na remis bez wskazania na kogokolwiek. No dobra, to chyba tyle z mojej strony przed meczem. Zapraszam do obejrzenia skrótu. Wielki świat. I rusza Drukarz. Nie daj na strzał, masz to Czaka! Obok bramki, ale mogła być bardzo ładna asysta obrońcy Perły. A i rusza Perła. Ach, nie ma bramki. Ależ to była dobra akcja gospodarzy. Ładna akcja piłkarza Drukarza. A lekka broni golkiper gospodarzy. A tu jest wolny dla Drukarza Warszawa. Zamieszanie. Ach, nie ma gola. Ta lekka, ach, tuż nad poprzeczką, dobry strzał. O, szansa dla Drukarza. Brawo. Wolny dla Perły Złotokłos. Dużo odległość do bramki, zobaczymy, jak to zostanie rozegrane. Strzał nad poprzeczką. O, ładna akcja gości. Gol w końcu. Jakieś 25 minut gry za nami, może trochę więcej. I goście z Warszawy po kilku niewykorzystanych sytuacjach teraz zdołali skierować piłkę do bramki. 0-1. Jezus, wolny dla Drukarza. Ach! Rob dla Drukarza. To 2-0! Goście podwyższają prowadzenie na kilka minut po wznowieniu gry po przerwie. W końcu któryś z kolei rzut rożny zdołali zamienić na bramkę. I ciężko im chyba będzie tutaj wydrzeć 3 punkty, patrząc na ich grę. Oj, będzie teraz szansa dla Perły. Ależ bramka, stadiony powiatu, numer 8 w Perle Złotokłos.
Przepiękny gol! 1-2 gospodarze łapią kontakt. Szansa dla drukarza, brawo! No, zwolny dla Perły Złotokło, został już kwadrans meczu, długi rozbieg, mocny strzał. Ach, ależ to byłaby bramka, gdyby to wpadło. Piękny strzał i doskonała interwencja bramkarza drukarza. Oła. Oj, robi się gorąco. Oj, 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 oj. Tam się posypią kartki. Pierwsza, druga i trzecia. Rzut rożny mają gracze w biało-niebieskich strojach. Obok bramki. No i błąd. Szansa dla gości. Nie ma gola, broni bramkarz Perły. Rzut rożny dla drukarza. Gol 3-1. Nie ma bramki. Nie ma bramki, ten gol nie jest uznany. Ach. I będzie druga żółta i czerwona kartka dla zawodnika, który przed chwilą zszedł. Czerwona bezpośrednio, bo coś ponoć rzucił, jakieś obraźliwe słowo w kierunku sędziego, kiedy zszedł z boiska. No, kuriozalna sytuacja. To już została, jest naprawdę, nie wiem, 2-3 minuty do końca meczu. Perła ma rzut wolny i nie może go wykonać, bo sędzia jeszcze rozdaje kartki rezerwy tym, którzy już nie grają. Koniec spotkania! A zatem na inaugurację zmagań w grupie trzeciej warszawskiej A-klasy to drukarz 2 Warszawa zgarnia komplet 3 punktów. Po bardzo dobrym meczu zostaje w pokonanym polu gospodarzy, czyli Perłę 2 Złotokłos. 2-1. Pomeczowe studio. Perła Złotokłos przegrywa z drukarzem Warszawa 1-2. No już nie będę tu używał nazw pełnych, że Perła 2 i drukarz 2, bo wszyscy wiedzą, że o te drużyny właśnie chodzi. To był naprawdę fajny mecz. Co mi się w nim podobało, to to, że nie było straty czasu na jakieś takie rozeznanie przeciwnika, tylko jedni i drudzy od początku do samego końca grali na 100%. Drukarz, no przewagą drukarza było to, że chyba zespół był, no na pewno był lepszy, to widać było z przebiegu gry, ale zawodnicy byli silniejsi, łatwiej dochodzili do pozycji, łatwiej przerywali ataki przeciwnika. Drukarz albo był w obronie zawsze bardzo dobrze ustawiony, a jeśli nie był, to się błyskawicznie organizował w tej obronie. Była taka akcja tu w pierwszej połowie, że drukarz wychodził czwórką, Perła broniła się chyba szóstką czy siódemką, a i tak to wyglądało tak, a i tak drukarz wywalczał sobie przewagę wtedy. Jeden gol do przerwy, chociaż mogło być ich zdecydowanie więcej, ale dobrze spisywali się bramkarze, przede wszystkim Perły, ale też drukarza. Perła miała tam ze dwie sytuacje przed przerwą, zwłaszcza doskonała była ta pierwsza, kiedy golkiper drukarza odniósł kontuzję. No po przerwie, pierwszy okres gry po przerwie, no to była zdecydowana przewaga gości z Warszawy. Jedna bramka zdobyta po rzucie rożnym, a później Perła zagrała tak, jak grał przez cały mecz drukarz. Czyli to była doskonała, szybka akcja. Jeden zawodnik wbiegł między dwóch obrońców, strzelił bardzo ładnego gola. I od tej pory Perła złapała wiatr w żagle. To ona przeważała, to ona atakowała, to ona szukała kolejnych szans na zdobycie bramki wyrównującej. Z różnych sytuacji, i z bliska, i z daleka był taki rzut wolny, uderzany z naprawdę daleka. Piłkarz wziął długi rozbieg, ale bramkarz drukarza doskonale to obronił. No pod koniec mieliśmy kontrowersję, bo to już był, albo zaczynał się doliczony czas gry, albo zaraz miał się zaczynać. Zszedł z boiska jeden z zawodników Perły, no i sędzia liniowy zgłosił głównemu, że ten przy schodzeniu powiedział coś tam obraźliwego w kierunku sędziego.
Nie wiem w sumie, czy ktokolwiek poza tym liniowym to słyszał. Nikt na trybunach nie, mimo że przecież tutaj w Jazgarzewie na tym boisku trybuny znajdują się bardzo blisko boiska. I można było spokojnie usłyszeć to, co piłkarze mówią, krzyczą. Tutaj nikt tego nie słyszał. Bezpośrednia czerwona kartka dla zawodnika, który już opuścił boisko. I no, trudno powiedzieć, że perła kończyła w dziesiątkę, bo nie kończyła. Ale no, taka czerwona kartka już przyznana po zakończeniu spotkania. Gość podaże jeszcze próbowali do końca, ale nie udało im się doprowadzić do wyrównania. Także bardzo fajny mecz, warto było tu przyjechać. Dobrze, że piłkarze, no myślę, że głównie Perły, bo w drukarzu chyba luzu i zapału nie znają, że zmobilizowali się na to głosowanie, wygrali, bo warto było tu przyjechać. Także tyle z mojej strony na dziś. Co będzie za tydzień? Nie wiem. Ale to jeżeli chcecie wiedzieć, na jaki mecz się wybieram, bo ostatnio nawet pod którymś filmem pojawił się komentarz, dawaj znać, gdzie będziesz jeździł dalej, to tam może podjadę czy coś. Na Facebooku trzeba śledzić, bo w filmach po prostu nie jest to możliwe, żebym mówił, gdzie jadę, czy gdzie jedziemy, jeśli wybieramy się jakąś większą grupą, bo po prostu w chwili nagrywania filmów zazwyczaj tego nie wiemy. Decyzje o wyjazdach zapadają tam 2-3 dni przed. No, tyle. Dobra. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.